Dzień dobry, a rozmawiam z Ryszardem Kaliszem. Dzień dobry. Dzień dobry. Politykiem nie do końca zresztą, nie wiem jak pana przedstawić. Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska czy Europa Plus? Nie. W Sejmie jestem politykiem niezrzeszonym, dlatego że nie należę do żadnego klubu parlamentarnego ani koła. Jestem samoistną wartością. Natomiast oczywiście jestem założycielem, jednym zresztą z wielu założycieli, Stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska, stowarzyszenia, które zostało założone na rzecz partycypacji obywateli w podejmowaniu decyzji politycznych. I o tym za chwilę porozmawiamy, bo najpierw jest temat bardziej aktualny, dotyczący kobiet. Dzisiaj pan zaprezentuje książkę, której pan, jak rozumiem, jest autorem, Ryszard i kobiety. Tak, autorem czy bohaterem? W całości jestem autorem, sam ją napisałem. Na początku miałem taką osobę, która mi pomagała, ale później doszedłem do wniosku, że znowu chcę powiedzieć, mój styl pisania i wszystko sam napisałem do końca. Ale to jest taki tytuł, o czym jest ta książka? Bo tytuł sugeruje coś pikantnego. Ta książka nie jest pikantna. To pan ma chyba jakieś pikantne myśli. Nie, no taki jest tytuł. No, gdyby tytuł był Ryszard i jego kobiety, no tak? Albo Ryszard i jego miłości, to może by to było pikantne. Ale no dobra, to teraz Ryszard i kobiety, ta książka jest o kobietach, które funkcjonują w życiu publicznym, gospodarczym, ekonomicznym, w Polsce i na świecie, o prawach kobiet, o polityce genderowej oraz o tym, co zrobić, żeby partycypacja kobiet w życiu publicznym na rzecz rozwoju społeczeństwa była większa. Od razu panu powiem, że gdyby w pełni wykorzystać potencjał kobiet, Polska by się rozwijała co najmniej o 40-50% szybciej. Dlaczego? Dlatego, że my mamy życie patriarchalne. Dzisiaj decyzje podejmują mężczyźni i to oni podejmują według swoich kryteriów. A kobiety są niewykorzystane z wielu powodów zresztą, między innymi z powodów czysto biologicznych i państwo ma obowiązek zapewnienia kobietom wyrównania szans wtedy, kiedy chociażby zachodzą w ciążę, czy rodzą dziecko i muszą to dziecko wychować. Ale ja opisuję też kobiety sukcesu. Czyli rozumiem, ta książka w ogóle... A to jest traktat polityczny, czy... Nie, to jest... Esej... To jest esej, tak, pan ma rację, to jest esej. To jest książka o moim widzeniu po prostu świata, ale świata równości i partycypacji. Ja uważam, że gdyby, bo to nie jest książka, mimo że jak pan wie, jestem feministą 20-lecia wybrany przez kobiety w 2009 roku. To nie jest książka o kobietach jako takich, to jest książka w jaki sposób dla rozwoju społeczeństwa wykorzystać cały potencjał drzemiący w społeczeństwie. Dzisiaj potencjał kobiet jest niewykorzystany, również chcę panu powiedzieć, z powodów mentalności społecznej. Że przez ostatnie kilka tysięcy lat w ogóle w każdej cywilizacji kobiety, tej, o której my się, którą my znamy, mamy rozpracowaną, kobiety nie odgrywały większej roli. Nawet Arystoteles, twórca pojęcia w ogóle polityki, pojęcia demokracji, czyli demos, demokracja i pojęcia ludu, który sprawuje władzę, to za lud traktował tylko mężczyzn obywateli. I to mężczyzn, którzy nie pracowali w Atenach, tak, a kobiety były głosu. Wykluczone. Ale również, trochę czasu i minęło. Dopiero kobiety zaczęły, ale proszę pozwolić, ile? Który to był wiek? 20. Ale mówimy o Arystoteles. Arystoteles, no to nie wiem, trzeba było przed naszą erą ile? Tam no dobra, 300-400 lat. Siódmy wiek przed naszą erą, prawda? I niech pan sobie wyobrazi, ile to lat. I dopiero kobiety tak naprawdę zaczęły odzyskiwać swoje prawa im należne dopiero pod koniec XIX wieku, a w Polsce kiedy uzyskały 1918, prawa... od razu z odzyskaniem niepodległości. Ale bo dobry pan. A właśnie nie do końca, bo w styczniu 1919, ale już nie, tutaj panu przyznaję rację, bym zaliczył odpowiedź. No ale to jest proces legislacyjny. Ale niech pan powie w Szwajcarii na przykład. Tym no to lata 70. w zależności dobrze, od kantonu. Nie, no widać, że polityką panie ministrze, ale może wracając teraz do Polski roku 2013, może większy problem, jeśli chodzi o niesprawiedliwość, to jest taki, że bardziej pod górkę ma biedny facet, zresztą też biedna kobieta gdzieś z popegeerowskiej wioski, gdzieś tam pod Olsztynem, niż bogata pani tutaj z Warszawy właśnie, po uniwerku. No, to jest wszystko prawdą. Tylko to są w ogóle jakby różne sfery. My dzisiaj w Polsce mamy kryzys partycypacji. To znaczy kryzys uczestnictwa obywateli i obywatelek z różnych sfer, również tych obszarów OPG-owskich, w podejmowaniu decyzji publicznych. Oni są przedmiotem, a nie podmiotem. Oni są dla
partii politycznych, które są hierarchicznie zorganizowane, aparatowe, wodzowskie, są tylko przedmiotem analizy, ale oni sami nie uczestniczą w podejmowaniu tych decyzji. A to jest wina polityków. Oni są, bo ja oczywiście, że polityków. Zresztą nie tylko polityków, bo ja jestem przeciwny atakowaniu polityków wyłącznie. Bo jest na przykład, nie wiem, ruch oporu przeciwko posyłaniu dzieci 6-letnich do szkoły. To zrobili ludzie od dołu, a jednocześnie ten ruch jest piętnowany, ci ludzie są bardzo atakowani. To jest przykład właśnie, że kiedy ludzie chcą partycypować, to są wyganiani właśnie z tego życia publicznego. A to dlatego, dlaczego? Dlatego, że teraz trochę abecadła. Żeby demokratyczne państwo prawne mogło funkcjonować, to na równi musi funkcjonować 5 władz. Władza wykonawcza, władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza, władza czwarta, jaka jest? No podobno medialna. Ale to pan znowu bzdury. No to samorządowa. To jest władza opinii publicznej, gdzie dziennikarze i media odgrywają oczywiście wielką rolę w kształtowaniu. To zależy, jak to się tam... I władza piąta, czyli władza obywatelska organizacji pozarządowych. NGOs. Dokładnie. I one są na równi. I władza ustawodawcza czy wykonawcza, podejmując decyzje polityczne, musi brać pod uwagę opinię obywateli, bo jak nie bierze, to państwo podejmuje złe decyzje. W Polsce to chyba władza wykonawcza w chwili obecnej ma najwięcej do powiedzenia, bo władza ustawodawcza, czyli Sejm, to prawdę powiedziawszy... Ja o tym piszę w książce też. Teraz mam mniej do powiedzenia. Ja piszę o tym w książce, że Tusk kiedyś bardzo instrumentalnie potraktował Sejm, pan premier Tusk, na początku tej kadencji, kiedy powiedział, że nie zaproponuje jako szef partii, jako premier też, na marszałka parlamentu Grzegorza Schetynę, tylko Ewę Kopacz, bo jakby powiedział to w ten sposób, ja w książce dokładnie cytuję, że premier musi mieć wpływ na marszałka. A kiedy pan mówi właśnie o partycypacji teraz i na początku naszej rozmowy, to pan to połączył wyraźnie ze swoim stowarzyszeniem. Dom Wszystkich Polska. To jest jakaś zaczątek partii? To jest dzisiaj Stowarzyszenie Obywatelskie. To, co się stanie z tym stowarzyszeniem, to będzie decyzja oczywiście członków tego stowarzyszenia, ludzi, którzy będą z nim współpracowali. My mamy zamiar, od razu powiem, tam nie ma żadnego polityka, ale nie wykluczamy, ale mamy zamiar startować w wyborach europejskich, bo dla nas ten element obywatelskości europejskiej również jest bardzo ważny. Ale w ramach Europy Plus? Wie pan, no zobaczymy, no ja cały czas miałem taką ochotę i taki zamiar i takie prowadziłem negocjacje, no ale jakieś takie sytuacje się dzieją, jakby wczorajsze oświadczenie Marka Siwca po prostu mnie zaskoczyło. Bo nazwa, jak rozumiem, Dom Wszystkich Polska, to jest nawiązanie do hasła wyborczego Aleksandra Kwaśniewskiego. Całkowicie świadomie. Jak PJN kiedyś powstawał, to też właśnie, że... Ale to... pan, ale pana różni... nawet podobnie. Dlatego, że przecież szefem kampanii wtedy, w wyborach prezydenckich 2000 roku, byłem ja. Hasło to wymyślił Kwaśniewski razem ze mną. No to ja rozumiem. Ja mam prawa autorskie do tego i po drugie niech Puchar pan patrzy. Puchar Świętego Graala się teraz no dobra, będziecie niech pan pamięta, zwycięstwo było w pierwszej turze wynikiem... W pierwszej turze w którym roku? 2000. 53-9. No, to się tak wszystko dobrze kończy, no to wie pan, dlaczego człowiek lewicy nie ma zwracać uwagi na tego rodzaju rzeczy? To na czym polega problem z wejściem do Europy Plus? No na niezależności. No Europa Plus no, musi to być wspólna lista. To nie może być lista jednego ugrupowania, to musi być lista wspólna, gdzie wszystkie decyzje podejmuje się wspólne i gdzie tylko ustalamy się co do decyzji personalnych, ale nie jak funkcjonujemy, tylko kto jest na liście. Bo na razie macie konwent świętego Aleksandra. Ja godzę się na to i wcale nie ukrywam, żeby taką osobą, która byłaby takim autorytetem, która by wskazała jedynki chociażby na listach, bądź dwójki, w ramach tej listy powinien być Aleksander Kwaśniewski. Ale to jest jasne, tylko jest kwestia, że nie ma takiej spójności w podejmowaniu decyzji, komunikatów, jest napięcie właśnie między wspomnianym Markiem Siwcem a panem. Nie, mówię, co do tego, że Aleksander Kwaśniewski jest zgoda. No natomiast, no, pozwolę sobie już nie skomentować tego wczorajszego oświadczenia Marka Siwca i terminu, i wydania. Zostawmy to na boku. Bo też jest tak, że pan powiedział, że Aleksander Kwaśniewski nie będzie startował. To jest i pana wiedza? Ja to podtrzymuję całkowicie. Kwaśniewski panu to powiedział, tak? Oczywiście i chcę panu powiedzieć, nie, wie pan, tu jest pewna różnica pomiędzy... Ja rozumiem Marka Siwca w tym jego wczorajszym wystąpieniu, dlatego że... Nazwijmy to dla Marka Siwca bardzo ważny jest autorytet Aleksandra Kwaśniewskiego. Dla mnie też. Tylko dla mnie dużo ważniejsze jest to,
żeby to było obywatelskie, a nie takie funkcjonujące na autorytecie polityka. No ale to jest ważny bonus dla tej, no dobrze, tego środowiska. No dobrze, ja też uważam, że to jest ważny bonus i bardzo opieram, tylko uważam, że no niepotrzebnie Marek wczoraj wydał to oświadczenie i pozostaje przy tym zdaniu, tym bardziej, że to ja mam rację w tej sprawie. No ale to też jest tak, start Aleksandra Kwaśniewskiego, czy właściwie brak startu, no jest rzeczą czymś dziwną, tak jakbyśmy teraz rozmawiali o polityce, no zresztą nie rozmawiamy. No ale wie pan, no bo dlatego, że właśnie ja chcę to wyraźnie powiedzieć. Nie jest żadną rzeczą dziwną. Dlatego, że to jest tak, jak ktoś mówi, a dziwne jest to, że pan nie zakłada partii. A dziwne jest to, że pan nie zakłada koła w Sejmie. Albo klubu. No to jest może mniej dziwne, bo to jest kwestia kalkulacji, że to często nie ma sensu. A start Kwaśniewskiego ma wielki sens. Kwaśniewski nie walczy o pozycję formalną. Kwaśniewski walczy o to, żeby skończyć z tym przechyłem konserwatywnym w Polsce. O to też ja walczę. Wie pan, my jesteśmy ludźmi, którzy mogą nie walczyć o pozycję formalną, proszę to zrozumieć, a walczą o dobro wszystkich obywateli, czyli żeby w Polsce ta partycypacja była, żeby spór był gdzieś pomiędzy nowo dookreśloną lewicą i nowo dookreśloną prawicą, a nie pomiędzy partią jedną, która mówi o drugiej, że to mordercy, i drugą, która o pierwszej, że z tą pierwszą w jednym kraju żyć nie można. No, taki spór jest w ogóle, nie posuwa nas do przodu. A propos statusu formalnego, co będzie z szefostwem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, której pan jest szefem? No jestem. I będzie pan? Dopóki mnie koleżanki i koledzy nie odwołają. No, bo tu SLD wychodzi z takim postulatem. No dobra, no niech pan wskaże kandydata. W Sejmie. W całym Sejmie ze wszystkich klubów. No dobrze, ale to już nie będzie klucz merytoryczny, tylko partyjny. A no widzi pan. No, ale ja wie walczę pan dobrze, również że tak o to. Będzie. Ale dlaczego tak ma być? Dlaczego głupsi mają zastępować mądrzejszych? No, niech pan na to pytanie odpowie obywatelom. Jak psu Buda. Ale niech pan odpowie na to pytanie. Czy pan się z tym zgadza? No, ale dobrze pan wie, jak jest w Sejmie. No, ale ja właśnie chcę, żeby tak nie było. No, ale to jest zabranie jakichś praw SLD. No, ale jakiego tytułu? Mnie wybrali członkowie wszystkich komisji, wszystkich klubów. Cały jednomyślnie wszyscy członkowie komisji, jednomyślnie powtarzam. A podoba się panu nowy minister sprawiedliwości? Bardzo. Ja z Markiem przecież nie ukrywam tego. My jesteśmy kolegami, znamy się od lat. A to jest przechód konserwatywny. No to co z tego? Ja mam bardzo dużo przyjaciół, którzy są bardzo religijni, bardzo konserwatywni. Wie pan, polityka i przyjaźń to też zupełnie inne sfery. Helsińska Fundacja Praw Człowieka dzisiaj ma obradować, ma takie mieć spotkanie, konferencję na temat tych bodajże 13 osób, które właśnie kończą się wyroki, i to jest ten projekt jeszcze ministra Gowina, żeby ich izolować. Co z nimi zrobić w praktyce? Dlaczego coś trzeba z nimi robić? To jest propaganda czysta. Jak mówimy o tym treum, niech pan odczyta, bo to po Mariuszu treum. Tak, jeden z tych chłopaków młodych zabił w Radomiu, prawda, koło Radomia. No to on powiedział, że jak wyjdzie, to i tak będzie zabijał. To kiedy to powiedział? W 87 roku. O ile lat od tego czasu minęło? Niedługo 30. A w mediach i minister Gowin opowiada o tym i jego ludzie, jakby on to powiedział wczoraj, prawda? Ale co, nie izolować, a nadzorować? Po prostu oni siedzieli wszyscy po prawie 25 lat w więzieniu. I oni przecież tam podlegali resocjalizacji. To, co robi Gowin, to jest w ogóle wielkie wotum nieufności dla podległej mu służby więziennej. Że ta służba więzienna nie wie, co robić z więźniami. No przecież oni tam 25 lat byli. Uważam, że to jest propaganda. Uważam, że to jest straszenie ludzi, gra na populizmie. Oczywiście, że trzeba stworzyć, tu mi się Biernacki podoba, bo on już dzisiaj poinformował, że razem z ministrem Sienkiewiczem, i wiem o tym, chcą utworzyć taki program pewnego nadzoru tych osób, które będą wychodziły. I niech pan sobie przypomni, jaka ta była manipulacja, mówiło się 80 osób. A wczoraj rzepa podała, Rzeczpospolita, że w ciągu 10 lat to będzie 18. Wie pan, tu się robi po prostu ludziom wodę z mózgu. Jeszcze raz powtarzam, jest tak naprawdę 4 groźnych, a tak naprawdę i 2, powiem panu szczerze. Ja to wiem jako szef komisji, odwiedzałem niektórych w więzieniu, nawet rozmawiałem z nimi. Jeszcze raz panu powtórzę. Oczywiście, że trzeba ich w jakiś sposób nadzorować. Od tego są kuratorzy. Od tego jest policja. Od tego jest również cały resort spraw wewnętrznych. Ale nie wolno po raz drugi za to samo karać. To jest w ogóle niezgodne z konstytucją.
Zobaczymy, jak to będzie, co zrobi z tym nowy minister sprawiedliwości. Dziękuję. Ryszard Kalisz, Dom Wszystkich Polska, Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska, był dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Rozmawiał Piotr Gursztyn, na zegarze za 5 minut 9.